Nie, raduj się siano, bo on nie może, no nie chce pan kupić, czy nie chce pan kupić. No to wiadomo, że wtedy nie kupimy. No dobrze, ale państwo się śmieją. No to dlaczego w takim razie profesor staje na mównicy? No powiem wam, to będzie nudne, ale musicie się tego nauczyć. No i to w jaki sposób, dlaczego my w takim razie kupujemy, bo ten jest właśnie taki, który nawiązuje z nami kontakt, który się do nas uśmiecha, a drugi mówi to, a ja będę poważny, bo będę mówił o poważnych sprawach, nie chcecie, to się nie uczcie, dwóje i tak postawię. No, tak to właśnie wygląda. Czyli wykładowca, jeżeli chce zdobyć odbiorcę, musi się zachowywać tak jak sprzedawca. No ma towar. Drugi kliencie, proszę bardzo, ten towar. Drugi kliencie, chcesz to, wiesz. No tak to właśnie wygląda. Proszę państwa, generalnie rzecz biorąc, w komunikacji oczywiście są różne modele, tam Shannona, coś, ale jest taka sprawa. Po pierwsze trzeba przygotować ten komunikat. No to jest niby banalne, wiadomo, każdy wykład się przygotowuje, chociaż wiadomo, że ten atrakcyjny się przygotowuje dużo trudniej niż ten nieatrakcyjny, dlatego tych nieatrakcyjnych jest oczywiście dużo więcej. Jest nadawca, czyli człowiek, który no, powinien być również przygotowany, o tak jak właśnie ten sprzedawca, mieć również tę radość życia, nawet jak jej nie ma. Czy ja państwu opowiadam, co mnie dzisiaj bolało, albo w którym miejscu? Nie. Ale przychodzi wykładowca, no tak się dzisiaj leczy, głowa mnie boli, jakoś te zdjęcia, odjęcia. A więc nie. Pokazujemy siebie i przedmiot z jak najlepszej strony, oczywiście z radością, która się powinna udzielić odbiorcom. Oczywiście, no najgorzej, jeżeli ten wykładowca ma jakieś takie wady, których się nie da usunąć. No na przykład, popatrzę, co to dzieje, jak to będzie prezentował. No trudno, to jest ciężkie, ale od tego są logopedzi, zwykle sobie z tym dają radę. No i wreszcie, proszę państwa, jest odbiorca, który dobrze, jeżeli jest zainteresowany tym, co robi nadawca, i jest komunikat zwrotny. Czyli inaczej, to w jaki sposób państwo na przykład reagują. No my, jeżeli zobaczę, że ktoś już lekko zasnął, no to muszę coś zrobić, żeby państwo nie spali, no bo inaczej to prowadzi na manowce. Czyli to jest szalenie ważne. Ten komunikat zresztą, czyli to, co nadajemy, wcale nie jest tożsame z tym, co zostało przygotowane, a ten przekaz zwrotny świadczy o tym, czy dobrze nadajemy ten komunikat. No więc już wiadomo. Oczywiście są różne bariery przekazu, ale proszę pamiętać, tak naprawdę komunikacja, i dlatego ten przekaz zwrotny jest tak istotny, to jest nawiązanie kontaktu z odbiorcą.